Ja wiem, jak w Rockstar Games powstają nowe samochody, jak oni je tworzą, skąd biorą się pomysły. Siadają sobie w kręgu, palą jointa i myślą sobie tak: a co jakbyśmy dodali samochody, na które mogą sobie pozwolić nasi odbiorcy, czyli młodzi ludzie głównie. Dodajmy takie samochody, a nie ciągle jakieś tam super sportowe. Kto ma kasę na takie auta? I proszę bardzo, pojawił się Opel Strolsa z czym? Właściwie z niczym. Bez tuningu na razie. Jedziemy oczywiście stuningować tę furę, zobaczyć, co my możemy z nią zrobić, no bo po to tu chyba jesteśmy wszyscy, nie? Żeby sprawdzić, jak to auto można przerobić. Gramy w Need for Speed Heat, gramy w inne samochodówki, wyścigówki, gdzie tuningujemy fury, przerabiamy je na różne sposoby, to chyba wiemy, jak ocenić samochód w GTA, czy nie? Zobaczmy wnętrze tego auta. Tutaj powiem wam, że no dość biednie. Nie wiem, jak jest rzeczywiście w tym Oplu w rzeczywistości, bo to jest chyba Corsa. Co tam napisane, Maserati? Co to w ogóle? Jak to się nazywa? Asbo. Maxwell? Maxwell Asbo. Jest taka firma Maxwell. To chyba kawę robi, nie? Kawę robią. To jest chyba taki samochód, żeby dojechać sobie do kawiarni i tam spotkać się z jakąś kuleżanką, czy nie? Jedziemy stuningować go, bo ja jestem bardzo ciekawy, jakie będzie miał opcje. Ostatnio tuningowałem sobie Hondę Civic. Sami wiecie, co można było z tym samochodem zrobić. Zobaczmy, co tutaj można sobie wykombinować. Los Santos Customs. No, spodziewam się tutaj zajebistych opcji tuningowych. Jeszcze nie widziałem nic totalnie, ale to, co widziałem po Hondzie Civic, to myślę, że tutaj będziemy mogli się spodziewać czegoś podobnego. I proszę bardzo. Mamy 23 opcje łącznie, razem ze tam z malowaniem i tam ulepszeniami. Robimy. Bodywork. Remove. Patrz, możemy to wywalić. Dobra, będzie taki goły, okej. Dobra, sportowe, wyścigowe hamulce. Aha, tu możemy kolor tego, co to? ty! Dobre, dobre, znowu mamy atrapy. Elegancko. Wydechy. Co? Czekaj, tu wydechy, a nam się zmienia coś. Fuck! Okej. Kurde. No to fantazja ich poniosła. Jakby nie widziałem jeszcze czegoś takiego, a dużo tych samochodów tuningowych i różnych tuningów oglądam. Zajebiste. Naprawdę zajebiste. Co jak to brzmi? Myślałem, że dźwięk się całkowicie zmieni. Czekaj chwilę. Nie, dobra, nie zmienił się, wydawało mi się, dobra. Co my tu mamy? Tu mamy, możemy takie ricery sobie zrobić, takie ryże z nich, nie? Z tych dwóch autek. Ciekawe, czy więcej takich Rockstar doda. A może już są? Będzie trzeba posprawdzać. Czekaj, tu maski. Ty, możemy wywalić maskę. Ty, ale mi się podoba takie coś. To jest fajne. Czym to się właściwie różni? Tym, że to kosztuje 350, a to 6000. To dobra, dajmy droższe, niech będzie. Ładnie to widać, podoba mi się. Światła. Oczywiście jakby inaczej. Neony, właśnie, kurde, mogę na tamtego samochodu też neony wziąć. Szkoda, że nie ma pulsujących, nie? Powinny być, zdecydowanie. Dobra, malowanie to są. O kurde, jakby z Polski dopiero co przyjechał. O, to też, ja pierniczę. Need for Speed Underground, malowania. Pussycat, o tak. Co my tu jeszcze mamy? Takie coś. Relieve stress and no, wiecie, o co chodzi. Okej. Make your mark. Prolapse. Dobra, co bierzemy? No co możemy wziąć do tego samochodu? Oczywiście, że takie malowanie. Tutaj nie zmieniamy, możemy przemalować. Wiecie, jak to jest. Robią takie samochody, sklejają z kilku aut.
dają drzwi z innego auta i są takiego koloru i wydaje mi się, tyle tych samochodów jeździ w tym kolorze, nie wiem czy to jest Opel Corsa, tak na ulicach polskich widać, ale jest tyle tych autek z takimi kolorowymi elementami, że ja się zastanawiam, czy to fabrycznie czasami nie instalowali czegoś takiego. Ty, kolor zegarów można zmienić. Kiedy oni dodadzą w końcu jakieś auto do tuningu? U Benego, no nie? Przecież tutaj Los Santos Customs można teraz robić takie modyfikacje jak u Benego. Okej, okay, mamy undergroundowy wlocik powietrza. Czekaj, a tu? Co się zmienia? Primary? Aha, dobra, to kolor chyba. I tyle. Tutaj mamy bagażnik. Dobrze, dajmy ten bagażnik. Podoba mi się. Progi. I z progów mamy... No, powiem wam, że nie ma tutaj szału, ale spoiler może coś jeszcze naprawi. Czekaj, tutaj mamy pewnie różne kolory. O, ten jest ciekawy. Wygląda jak czapka z daszkiem, nie? Taka wygięta do góry. O! Co to jest? Co to jest? O kurde, oj, jaka ławka. Dawaj, dragowy, tak? Nie. Nie dragowy, dawaj go bierzemy. Największy. Zawieszenie. Raz, dwa, trzy, cztery. O kurde, o czy, co? What? Patrz na to, ziom. Need for Speed Underground 2, jaka zżyna, ty. Jak zżynają z najlepszego Need for Speeda. Dawaj, instalujemy. Ja pierniczę. Ale wypier. Dobra, co możemy tutaj dać? High-endowe felgi. Ale powiem wam, że ciekawie wyglądają te felgi w negatywie, naprawdę. Design, proszę bardzo. Dobra, to mamy przyciemnione. Patrz, nawet przyciemniają się lampy. Widzieliście? Limuzynowe nie pasują. Dajmy takie lekko przydymione. I tyle. I wyjeżdżamy furą. O Boże, ty. On ma też chyba napęd naprzód, nie? No oczywiście, że tak. Szkoda, że nie zrobili mu jakoś takiego śmiesznego dźwięku silnika, nie? Czekaj, bo on chyba fajnie schodził z obrotów. Tak, słychać tam sprężarki. Wszystko uturbione na maksa. Też nie skręca. Testowałem Honda Civic, też napęd naprzód, też taki tuning możemy zrobić i też nie skręcało to. Też to po prostu nie skręcało. Nie wiem do czego. Te samochody myślę, że byłyby perfekcyjne, żeby zrobić jakiś zlot w GTA. No wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało. Mam nadzieję, że tego typu autek jest więcej. Prawdę mówiąc, nie sprawdzałem jeszcze. Dopiero sobie ogarnąłem tego Opla i Hondę. Nie? I czy jest więcej? No dajcie znać w komentarzach, bo jestem aż ciekawy, czy jest tych dziwnych autek więcej. No i co? Do czego my możemy mieć ten samochód? Jak już obrabowaliśmy 5 razy Pacific Standard i 3 razy zrobiliśmy jakiegoś glitcha ze sprzedawaniem aut, że sprzedaliśmy 50 furek, możemy sobie w końcu pozwolić na Maxwell Asbo. Takiego kompakcika. Zachwycamy się naszą piękną furką, świeżo stuningowaną, ogarnięciu 16 napadów i sprzedaniu 50 innych zbugowanych autek. Nagle kupujemy sobie takiego dziada i co? Zachwycamy się, a w międzyczasie już w nas leci prosto z opresora rakieta, nie? No do czego może nam się to autko przydać, jak nie do zlotów? W tej grze, w online, no bo to jest auto z online, no co my na singlu będziemy nim robić? Nikomu się nie pochwalimy, botom się pochwalimy tym autem? Ja, bez sensu. Więc co? Co my możemy zrobić z tym autem? No nic, wypadałoby sprawdzić prędkość maksymalną. Ty, tu jakiś zlot. Nie no. Ty, czekaj, ja tu się mogę ścigać. Ścigamy się. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra. Offroadowy wyścig. Czy na offroady ten samochód jest dobry? Startuj. Początek jak w NFS-ie, ty. Co jest z moją furką? Tu jest moja furka, jeśli chcesz tym ścigać. Niestety nie dopuścili mnie do wyścigu w tym aucie. A szkoda. Ich strata, nie znają się. Do offroadu podejrzewam, że ten samochód też nie jest za dobry. No mamy tu jakąś górę, spróbujmy podjechać. Napęd naprzód. Co może pójść nie tak?
Okej, tu mamy dosyć taki stromy podjazd. Tu jest skała, kurde, to nie jest stromy podjazd. To jest, człowieku, skała, ej. No dobra, tutaj mamy podjeździk. No nie, offroady to zdecydowanie nie. To nie ten prześwit, nie ten negatyw. Ale patrz, no całkiem spoko jeździ ta furka, tak? Cały czas czuramy tutaj podwoziem. Tak się zastanawiam, skoro to autko jest takie niskie, ma ten negatyw, to czy jest taka możliwość w GTA, że jak będziemy sobie gdzieś jechać, że nagle zawiesimy się w powietrzu, nie? Że nie będziemy mogli dalej się poruszać, że będziemy na przykład wjeżdżać na jakiś parking i na tym parkingu będzie taki, wiesz, stromy uskok i samochód się tam zawiesi i nie przejedziemy, tak jak w rzeczywistości. Prawdę mówiąc, to musiałbym się was zapytać, czy taka sytuacja może się wydarzyć, bo ja nie gram ostatnio aż tak dużo w GTA online i nie mam zwłaszcza tego samochodu, tak? Tak obniżonego. Zdarzyło mi się może raz czy dwa razy, żeby jakiś bardzo niski samochód mi się o coś tam zawiesił. W rzeczywistości nie bylibyśmy w stanie podjechać pod, o, taki krawężnik, no nie? No to byłby kosmos dla tego auta. No tutaj raczej nie będzie problemu, no bo to jest GTA, tak? GTA sporo wybacza. Czy do driftu się nadaje? Jeśli będziesz ciągnął ręczny, jak córkę sąsiada do ślubu, to faktycznie, może coś tam poleci, ale to jest znowu napęd na przód, no. O, jak dodajesz gaz do końca, to i no, co? Nic się nie dzieje tutaj, no. Nie rzuca dupo, nie zrobisz Tokyo Drifta tym samochodem, a musisz parę milionów wydać. Nie wiem, ile tego kosztuje na online ten samochód, ale ponieważ jest nowy, to na pewno nie jest tani, no. O, próg zwalniający, test progu zwalniającego. No, patrz, jak się tak przyjrzymy, to wcale nie siedzi aż tak nisko, prawda? W rzeczywistości, zobacz, on przenika przez ten próg, nie? Tylko koła jakby haczą o to, nie? A te wszystkie boczne progi, zderzaki, to wszystko przenika niestety. Szkoda trochę, nie? No bo fajnie by było zobaczyć, jak się taki gnojek zahacza gdzieś tam na progu. Zobaczymy możliwości lotne tego auta. Chyba nie za dobrze. Dobra, czy podjedzie pod schody? No, niskie auta mają z tym problem zawsze. Nie no, tu już nie ma opcji, no. Za nisko zdecydowanie, a tyłem? O nie, ty, ja coś ciekawego tu zobaczyłem. Zobaczcie, jak ziomeczek kręci kółkiem w środku. To tutaj jest tak normalnie, nie? Kierownica się skręca, jest spoko. 90 stopni w prawo, 90 stopni w lewo mniej więcej. Ale zobacz, co się dzieje z zewnątrz. Gościu przekręca tę kierownicę. Jakby, nie wiem, czy jest tak we wszystkich samochodach GTA, nie zwracam na to wcześniej uwagi. Tyłem da się wjechać, tyłem jest okej. Jednak ta oś tylna jest blisko tyłu samochodu, więc nie ma z tym problemu, nie? Wydaje mi się, że Honda była trochę bardziej żwawa. Ten samochodzik nie wykręca dupy tak ciekawie. W Hondzie brakowało mi tylko tego ciekawego tutaj wydechu w kształcie litery X. Można powiedzieć, że to jest X-Team jakiś, samochód dla X-Teamu. Nie nawiązując tutaj do Stu, no pasowałby do nich chyba trochę. Prędkość maksymalna po maksymalnym tuningu oscyluje w okolicach 170 km na godzinę. I nie licz na to, że w ogóle z tej prędkości jakkolwiek wyhamujesz. No i tak wygląda Opel Corsa. Dobrze mówię? Corsa chyba, nie? To jest imitacja jakiejś tam Corsy w tej grze. Kurde. Nie wiem, co myśleć o tym samochodzie. Na pewno bym go nie kupił. Już wolałbym tamtą Hondę, bo jest bardziej bekowa. A ten jest taki, no, nijaki trochę. Ani ten tunik nie jest aż tak super rozbudowany jak w Hondzie. Chociaż, no, nie jest najgorszy. Ale jednak chyba wybrałbym Hondę, zdecydowanie. Moi drodzy, piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Jak dla mnie tylko wydech jest taki interesujący. Reszta jest... O, spoiler jest może też jeszcze ciekawy. No ale chyba z grubsza jest to samo w Hondzie Civic, nie? O, taki sobie Maxwell Asbo Opel Corsa.